powitać wszystkich Państwa tutaj na kolejnej edycji Nocy Muzeum w Romanowie. Tak się składa, że w roku bieżącym organizowana jest ona po raz 10. Jeśli chodzi o Romanowskie Muzeum, to pierwszy raz to wydarzenie zostało zorganizowane w roku 2008. Później były też takie przerwy związane z prowadzonym tutaj remontem. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie chciałem powitać na naszym dzisiejszym wydarzeniu, na naszym dzisiejszym spotkaniu. Wspomniałem na wstępie, jeśli chodzi o te pasje rodziny Kraszewskich, to było to malarstwo, to była to muzyka, była to też astronomia. Jeśli chodzi o malarstwo, to tak naprawdę malarstwo było pasją nie tylko Józefa Ignacego Kraszewskiego, ale również można powiedzieć, że jego brata Kajetana, jak również brata Lucjana. Józef już w czasie studiów uczęszczał na zajęcia na Wydziale Malarskim, które prowadzone były przez Jana Lumstena. Tu zdobywał podstawy rysunku. Odwiedził też pracownię Januarego Sobolskiego z zamiarem poznania malarstwa olejnego. Prywatnych lekcji udzielał mu Bonaventura Dąbrowski. Pisarz z równą pasją zajmował się rysunkiem, jak i malarstwem olejnym i akwarelą. Dowody na to, że malarstwo było wielką pasją Józefa Ignacego Kraszewskiego, możemy odnaleźć w jego listach do rodziny. Jeśli chodzi o muzykę, to muzyka była taką, była pasją właściwie dla Józefa, ale również dla jego brata Kajetana. Obydwaj komponowali, Józef Ignacy Kraszewski był również kompozytorem. Natomiast jeśli chodzi o astronomię, to astronomia była pasją Kajetana Kraszewskiego. Kajetan Kraszewski zaczął tworzyć w Romanowie obserwatorium astronomiczne. Utrzymywał kontakty z dyrektorem obserwatorium Janem Baranowskim, Adamem Prażmowskim. Sprzęt astronomiczny, który trafił do tego obserwatorium, był zakupowany w Monachium, Berlinie, Wiedniu, w Paryżu. Nawiązaniem do malarskich zainteresowań rodziny jest dzisiejszy wernisaż wystawy pani Sylwii. Tytuł wystawy Niepojętność zieloności zaczerpnięty został z poezji Bolesława Leśmiana, a konkretnie z utworu Łąka. Utwór ukazuje, jak wielka potęga tkwi w naturze. Zainteresowanie przyrodą odnajdujemy również u Kraszewskiego, gdzie przywiązanie do przyrody pozwalają mu zrozumieć zasady, które rządzą życiem człowieka i jego przemijalnością. Natura daje szansę zachowania sił witalnych, staje się źródłem życia i nadziei. Prezentowane obrazy opatrzone są cytatami z Leśmiana i opatrzone są również cytatami Kraszewskiego z utworu Poezję. Dziękuję Państwu za przybycie i dziękuję panu dyrektorowi za zaproszenie po raz drugi. W tak uroczym miejscu, jaki jest Muzeum Ignacego Kraszewskiego. W zeszłym roku właśnie, jak pan dyrektor wspomniał, miałam przyjemność prezentowania obrazów kobiecych. Tytuł był Zalotnica Niebieska, a teraz namalowałam całą kolekcję Łąk. I ten temat pojawi się szczególnie wiosną i latem, kiedy przyroda zaczyna rozkwitać, wszystko zaczyna się zielenić. Te nadgórzańskie tereny inspirują swoimi fakturami, kolorami do malowania kolejnych obrazów. Maluję je w takim charakterystycznym właśnie stylu, z perspektywy rzadziej, tak jakby dać nura te wszystkie te chaszcze, jakieś takie wolne kwiaty, tak żeby urzekały nas swoją właśnie fakturą, zapachem, takim polnym klimatem tych nadburzańskich łąk. I inspiruję się poezją Leśmiana, ponieważ ona jest bardzo nasycona taką erotyką, namiętnością, a pokazuje, jaką siłą może mieć natura. Myślę, że ci z Państwa, którzy mieli okazję być w czasie, kiedy kwitną łąki na tych łoniach nadburzańskich w Janowie Podlaskim, nie ma chyba ani jednej takiej osoby, która nie byłaby zachwycona ich urokiem, ich bujnością, ich taką niesamowitą barwą i kolorem. Nic więc dziwnego, że w twórczości Sylwii Kalinowskiej, chociaż uznawana jest ona głównie za malarkę natury kobiecej, pojawia się również łąka. Myślę, że istnieje
ogromna różnica pomiędzy tymi obrazami kobiecymi, które są obrazami takimi bardzo eleganckimi, zmysłowymi, takimi, możemy powiedzieć, glamour, które i autorka też narzuca sobie przy ich malowaniu jednak pewną jakąś dyscyplinę warsztatową. One są skomponowane w jakiś określony sposób. To wszystko ma zupełnie odrębny sens. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o Łąkę, jest to najbardziej jakby taka spontaniczna i emocjonalna część twórczości Sylwii. Dlatego, że ona pozwala sobie tutaj właśnie na to, że jest to twórczość taka radosna. Widać w obrazach, że ona się cieszy możliwością malowania, że może tutaj zastosować wiele barw, wiele przedziwnych zestawień barw, których nie zrobiłaby na pewno przy tamtych właśnie takich eleganckich portretach kobiecych. Natomiast tutaj to wszystko kipi, to wszystko jest właśnie takie musujące, kolorowe. I do tego wszystkiego zauważcie Państwo, że też te obrazy mają najgęstszą fakturę. Jak Państwo zobaczycie, każdy praktycznie obraz jest zupełnie inny, dlatego że mamy tutaj począwszy od takich obrazów bardziej realistycznych, bo może aż tak bardzo realistycznych, bo nie ma obrazów walorowych, ale i mamy też takie właśnie dekoracyjne, nawiązujące do takich jakichś panowych dekoracyjnych i też te właśnie obrazy, które pokazują wybrane fragmenty, oglądane, jak właśnie Sylwia mówi, tutaj z tej perspektywy żaby czy mrówki. I myślę, że znajdując się wśród tych obrazów, czujemy Łąkę, prawie czujemy, jak ona pachnie, słyszymy, jak ona gra, jak dźwięczą wokół niej owady. Kolejna noc w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Co w tym roku muzeum przygotowało dla przybywających? W roku bieżącym włączyliśmy się w organizację Nocy Muzeum po raz 10. Jeśli chodzi o program na rok bieżący, to przygotowaliśmy program, którym chcieliśmy nawiązać do pasji i zainteresowań rodziny Kraszewskich, czyli pozaliterackich zainteresowań, bo Józef Ignacy Kraszewski to przede wszystkim znany jest z literatury. Natomiast Józef Ignacy Kraszewski i jego bracia posiadali rozliczne zainteresowania. I chcąc nawiązać do tych zainteresowań, przygotowaliśmy wernisaż wystawy malarskiej pani Sylwii Kalinowskiej. Pani Sylwia Kalinowska po raz drugi prezentuje swoje prace w muzeum. W roku bieżącym wystawa nosi tytuł Niepojętość zieloności. W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność gościć panią Sylwię z wystawą Zalotnica niebieska. Przygotowaliśmy dla odwiedzających muzeum dwa koncerty muzyczne. Pierwszy to jest koncert fletowy, drugi to jest koncert fortepianowy. I są to koncerty w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej nr 4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. Ponadto również przygotowaliśmy wykład dotyczący astronomii i jeśli pogoda pozwoli, również obserwacje nieba, bo astronomia to zainteresowania, którymi można powiedzieć bardzo interesował się Kajetan Kraszewski. Malarstwo to Józef Ignacy Kraszewski, Kajetan i również jego brat Lucjan. Natomiast muzyka to przede wszystkim pasje Józefa i Kajetana.